Oto zakład o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, w którym powstają organiczne łakocie. A to Jim Morris, szef sprzedaży w tej tradycyjnej firmie. Nie powinien żonglować wypiekami, więc nie mówcie o tym nikomu. A kim był ten cały Newman? Paul Newman był wspaniałym aktorem i aktywistą. Fundacja Newman's Own od 1982 roku przekazała na cele charytatywne 400 milionów dolarów. Pierwszą linią produktów Newman's Own były sosy do sałatek, a po nich przyszła kolejna eko-przekąski. My zobaczymy, jak powstają niskotłuszczowe ciastka figowe, które na pewnym etapie produkcji znajdują się na linii w postaci 25-metrowego ciacha. Zabierajmy się do pieczenia. Nie byłoby ciastek figowych bez fig. Rocznie w zakładzie przetwarza się 90 ton masy figowej z odmian kalimyrna, konadria i black mission. Albert przenosi 110 kg masy do mieszarki ślimakowej. Następnie zdrapuje resztki ze ścianek mieszarki i dolewa do masy 32 litry syropu kukurydzianego, by ją osłodzić i nawilżyć. Jeszcze 2 kg soli i 110 kg okruszków, które poprawią konsystencję nadzienia. Albert dolewa też wodę i dosypuje 100 kg eko-cukru. Po 10 minutach otrzymujemy kruche i miękkie nadzienie. Ważąca 400 kg partia trafia do kosza na kółkach. Nadzienie jest gotowe, więc zajmijmy się ciastem, które otoczy figowy dżem. Vincente wsypuje do innego mieszalnika cukier organiczny i tłuszcz do pieczenia w formie stałej. Niezbędny składnik kruchych wypieków. Miesza je i dodaje proszek do pieczenia. Kolejny składnik to lecytyna sojowa, oleista substancja, która stworzy emulsję ze spalającą ciasto. Jeszcze trochę aromatu waniliowego i syropu kukurydzianego i miksujemy dalej. Mieszamy na raty, żeby składniki lepiej się połączyły. Gdybyśmy wrzucili wszystko naraz, zrobiłyby się grudy. Ostatnim składnikiem jest mąka. Masę miksuje się do postaci docelowej i wlewa do kosza na kółkach przed formowaniem.